krótką ocenę meczu? Ze strony gości. Ze strony gości, tak. Słychać czy trzeba czynić? Tak, nie trzeba. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie to spotkanie. Mieliśmy sytuacji więcej, żeby ten wynik był dla nas bardziej okazały. Aczkolwiek w drugiej połowie drużyna gospodarzy zmieniła taktykę, przez to, że przegrywała, ruszyła do przodu. My zagraliśmy zbyt nerwowo. Mieliśmy również w tej drugiej połowie sytuację, gdzie tam Krajewski z kilku metrów nie trafił, przestrzelił. Niepotrzebnie przez te niewykorzystane sytuacje była taka nerwówka. Ale cieszymy się ze zdobyczy punktowej. Dobrze. Zgadzam się ze swoją dziecka. Poniak był zespołem dojrzałszym, bardziej zorganizowanym. Dochodziła łatwiej do sytuacji. Aczkolwiek niewykorzystany karny utrzymał nas przy życiu i zawsze tak jest, że jak jest wynik różnicą jednej bramki, to do ostatniej chwili może coś się wydarzyć i na to liczyliśmy. I przy odrobinie szczęścia mogliśmy, aczkolwiek byłby to szczęśliwy punkt. Także zasłużenie Polonia wygrała. Ma na ten moment więcej atutów. Myślę sobie, że mamy tu lepszych piłkarzy, dojrzalszych. Mamy trochę problemy kadrowe. Jesteśmy w dołku ogólnie i musimy jakoś to dobrać do końca. Coś się zmieniło w sposobie gry pana zespołu? Jakieś pozytywy pan widzi? Czy ciągle ta zapaść taka trwa? Znaczy, ciężko było dzisiaj na tej Polonii, która dobrze grała, a jakieś pozytywy w sensie organizacji gry. Generalnie próbujemy grać piłką, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że za silny jest przeciwnik, dlatego ustawiliśmy się pod kontrę. Tak, muszę powiedzieć, że poza błędem w kryciu czy bramce na jeden gol, chłopaki grali na tyle, na ile na dzień dzisiejszy ich stać. Jesteśmy trochę w domu psychicznym, potrzebują jakiegoś meczu, żeby się odblokowali. Tylko tyle i aż to będzie. Te dwie porażki Polonii to był taki też moment kryzysowy, czy nie? Nie, uważam, że nie był to żaden kryzys. W meczu z Rypinem, gdzie przegraliśmy 3-1, do przerwy powinniśmy tak naprawdę prowadzić co najmniej 3-0. Nie wykorzystaliśmy wielu dogodnych sytuacji. Zespół z Rypina nastawił się na kontrę, po starym fragmencie strzelił bramkę i potem jeszcze nas kontrował. Nie było żadnego dołku. Słabszy mecz, jedynie co zagraliśmy, to trzeba przyznać, że w Kobylinie. A Czcianka wykorzystała nasze 3 błędy. Potem goniliśmy, też się nie udało. I uważam, że nie ma kryzysu. Będzie pan prowadził zespół do końca sezonu? Tak się umówiłem z władzami klubu, że do końca tej rundy poprowadzę. Rundy? Do końca rundy. A później? Wszystko zależy od wyników, jakie teraz osiągniemy. Zobaczymy później na atmosferę w zespole, jak to będzie wyglądało. Dziękuję bardzo. Dziękuję.